Kurczę, gdzie ja mam te tabletki? Te są, te są, a te zielone to na co? I to się łyka czy wtyka? O, witam wszystkich serdecznie. Dziś wyjątkowo ja, czyli doktor Stasek, będę prowadzącym. Normalnie prowadzi ten niechlujnie ubrany w czapce, ale dzisiaj ja. A czemu? A temu, że wywiadzik będzie z tym Mossartem jakimś. On sobie myśli, że ja mu jakieś łatwizny zapodam, a nie, a tu nie spodziewajka, bo ja mu takie haczykowate pytanka wykombinowałem. No i jest nasz gościu specjalny. A dzień dobry, byłbym szybciej, ale nie, nie spodziewałem się, że w komórce będę wywiadu udzielał. Ciesz się pan, że nie w studiu numer 3. A gdzie jest to mityczne studio numer 3? Nie mogę powiedzieć, ale panu zdjęcie pokażę. Tory, pociąg, chyba te drzewy. A ten gościu z mikrofonem, który ucieka przed pociągiem, to kto? Świętej pamięci DJ szybki. No nie powiem mi pan, że na torach ktoś studio urządził. A jak powiem? To faktycznie ta piwnica się przytulna wydaje. No właśnie, ciepło, na głowę nie kapie, a pieska to pan możesz butem odgonić. Ja myślałem, że to szczur. Niekoniecznie. No dobrze, wie pan, że ja nie lubię wywiadów udzielać. Nie wiem, czemu zgodziłem się na ten właśnie i to z panem w roli redaktora, ale jak mamy zaczynać, to zaczynajmy. Zgodził się pan, bo napisałem do pana anonimowego maila, że doniosę na pana do Urzędu Skarbowego Policji gotowia i Animal Patrolu. Tak, przypominam sobie. Podpisał się pan życzliwy. Dokładnie. Życzliwy przez RZ. Pan mi tu gramatury nie wypomina. Studiowałem na Jamajce Ziołolecznictwo, to mogło mi się omsnąć jedno słowo po polsku, prawda? No niewątpliwie. To zacznijmy ten ekskluzywny wywiad, bo mi baterie w magnetofonie padną. W czym? Jak tam tych waszych nowinek technicznych nie cierpię, wolę stare, sprawdzone metody. A na kim pan je sprawdzał, te metody? A lepiej jak się pan nie będziesz dopytywał. Dobra, zaczynajmy w końcu, bo mi tu już pana piesego pierdzieliu sznurowadło i kawałek nogawki. Poprzednio żeżarł mi notatki, więc może faktycznie zaczniemy. Pytanie pierwsze. O czym nie będziemy rozmawiać? O akwarystyce. Że jak? No toś mi pan popsuł całą koncepcję. No cóż mogę na to poradzić. Może to dziwne, ale dla mnie wcale. To tak jak z artystami kabaretowymi. W życiu prywatnym każdy oczekuje od nich, że będą tryskali żartami i dowcipami, a to tak nie działa. Czyli brnie pan w psucie mi koncepcji? Brnę. Sam by pan brnął, kiedy kilka godzin w ciągu dnia spędzałby pan na odbieraniu telefonów, odpisywaniu na pytania. Czasem czasu brak na popatrzenie we własny zbiornik. Ja tam lubię popularność. Pewnie każdy lubi, ale ja lubię tworzenie, a odpowiedzi na pytania i tłumaczenie wszystkiego o wszystkim jest już wtórne. Cóż, wiedziałem, że tak będzie, jeśli tylko mój kanał się spodoba, ale nie sądziłem, że mnie to może trochę zmęczyć. Wypalił się pan jak moja świeczka zapachowa z 2006 roku. E tam od razu wypalił. Po prostu akwarystyka nie jest jedyną rzeczą w moim życiu, którą się zajmuję i, 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 i którą chciałbym się nadal zajmować. Niesamowite. To coś jeszcze pana interesuje. A sporo różnych rzeczy. No to mów pan, żeby ten wywiad taki bardziej był ekskluzywny, a nie jak do jakiegoś szmatławca. Ekskluzywny, powiada pan. W piwnicy. No wal pan jakieś smaczki, nie motaj mi pan. Jak byłem mały, kiedy przychodził ksiądz, chciałem być księdzem. Kiedy przyszedł strażak... Chciał być pan strażakiem? Też tak miałem. Jak przychodził listonosz do dziadka, zawsze chciałem być ręcistą. Nie, nie, wcale nie chciałem być strażakiem. W zasadzie nikim wtedy nie chciałem być, ale to naprawdę nie ja podpaliłem choinkę. A, to taki był z pana łobuziak. Ale nie, byłem grzecznym dzieckiem. Oczywiście grzecznym do pewnych granic. Jakich, jakich? Jeśli myśli pan, że interesowało mnie to, co wszystkich łobuziaków, to się pan myli. Lubiłem robić rzeczy niesłychane, licząc na tani poklask, którego nigdy nie było. No to może przykładzik takiej działalności? Hmm. Co by tu. No dobrze, opowiem historię. E... Jako dziecko zawsze po sylwestrze razem z kolegą łaziliśmy pod oknami bloków i zbieraliśmy sztuczne ognie. Wtedy nie było jeszcze petard, i w sylwestra był śnieg na dworze. I to taki śnieg, że się po kolana wpadało. A co za tym idzie, zimne ognie, wyrzucone z okien i balkonów, wpadając w śnieg, gasły. To my żeśmy te niedopalone zimne ognie zbierali, zeskrobywali z drutów i suszyli na parapecie. Jak uzbierało się już tego dostatecznie dużo, poszliśmy wieczorem w tęgi mróz na boisko między blokami, butami wydeptaliśmy wielki napis z numerem Nowego Roku, na dnie położyliśmy suche gazety, wysypaliśmy cały napis szlaczkiem materiału ze sztucznych ogni i podpalili. Potem patrzyliśmy w stronę bloków, w okna niebieskie od telewizorów i czekaliśmy na reakcję ludzi. I była jakaś reakcja? Nie. To czemu pan to pamięta? Bo w jednym oknie zobaczyliśmy jak przewraca się choinka razem z bombkami i światełkami Mówię panu, niezapomniany widok Teraz w czasach kamer w każdym możliwym urządzeniu ludzie kręcą różne wypadki A mnie pozostało pamiętanie o tym Też pięknie Ja myślałem, że wysadził pan jakąś fabrykę albo chociaż komisariat Pan tu takie głodne kawałki opowiada Głodne, nie głodne, ale zawsze mi się coś fajnego zdarzało A jak się nie zdarzało to sobie to wymyślałem ta praca nad wyobraźnią zaowocowała jeszcze w szkole podstawowej. Stałem się sławny, bo jako jedyny potrafiłem zrymować więcej niż dwa słowa. Został pan poetą? Nie, ale mój kolega został. Zainspirował się moją twórczością i sam zaczął pisać. Potem nawet brał udział w ogólnopolskich konkursach. Wygrał coś? Dyplom i wieczne pióro. No, co na bogato. Ale pisał i pisze nadal bardzo dobrze. Ja pozostałem przy swoich rymowankach, a on poszedł w poezję taką. Prawdziwą. Ma za niedługo pisem po papierze, jest podobno nadal pana hobby. Tak, ale ja przerzuciłem się na krótkie formy literackie. Fajnie to brzmi tak poważnie. Krótkie formy zapisałem sobie. Piszę utwory, opowiadania i felietony satyryczne. I pewnie też pan brał udział w konkursach. No, zdarzyło się. I coś pan wygrał? Cóż, w przeciwieństwie do mojego kolegi nie wygrałem pióra. Za to mam kilka dyplomów i przewodnik po zamościu. To też na bogato, a przydał się ten przewodnik chociaż? Nie, jeszcze nie byłem w zamościu. Ale jak się pan wybierze, to jak znalazł? No, zapewne tak. Za to moje teksty znalazły się w różnych miejscach internetu. Na przykład na oficjalnej stronie bitwy pod Grunwaldem. No i w kilku gazetach też się pokazałem, że tak się pochwalę. Ja raz byłem w gazecie ze zdjęciem. Na pierwszej stronie? Nie, w rubryce ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Też ładnie. Ja rozumiem. Jakby pan jakąś książkę napisał, a nie jakieś tam historyjki śmieszne. A piszę, piszę. Przez 20 lat napisałem 20 stron. Także zapał jest. To w tym tempie... To w tym tempie nie uda mi się do końca życia jej napisać, ale może to i dobrze, bo nie wiem jak się ma skończyć. To może akwarystyczną książkę by pan napisał? Panie Stasku, mogę, ale po co? Ja mówiłem, że lubię tworzyć, a pisanie kolejnej książki o czymś, co już zostało sto razy opisane, no na pewno byłaby to książka napisana innym językiem niż wszystkie, ale choć forma by była inna, to treść podobna do wydawnictw tego typu. Wolę więc pozostać przy swoich krótkich opowieściach z pogranicza nonsensu i wczesnej schizofrenii. To fakt, coś tam przeczytałem i zastanawiałem się, na którym oddziale bym pana umieścił. Najlepiej dla palących. Czy oprócz akwarystyki, o której nie chce pan mówić i książkach, których nie chce pan pisać, jest jeszcze w pana życiu coś, co pana zajmuje? Jest. To kolejny wytwór wyobraźni z dzieciństwa, który przetrwał do dzisiaj. Muzyka. Też lubię słuchać orkiestr, dętych. Nie chodzi o słuchanie, ale o tworzenie. Nie widziałem pana w telewizji, a dużo disco polo oglądam. Akurat disco polo to nie mój żywioł. Ale i tak by mnie pan w TV nie zobaczył. To co pan za kawałki tworzy? Kato metal? Islam pop? A nie, popa w to nie mieszajmy. A to długa historia mojego muzycznego wstydu i uzależnienia. Dobra, poświęcę jeszcze jedną kasetę z zasobów sztazji i posłuchamy tej zapewne nudnej historii. Jak pan chce, ja się opierał nie będę, bo tu i tak się nie ma o co oprzeć. No dobra, dajesz Mozart, dajesz. Dawno, dawno temu, kiedy system edukacji nie promował uzdolnionych dzieci, czyli tak jak dzisiaj, odkryłem w sobie zadziwiające możliwości. Po usłyszeniu dźwięku potrafiłem go powtórzyć, waląc opętańcza jakąś pałką wysłużone cymbałki. Cymbałki to też byli moi koledzy, ale jakoś niefartownie pałka była za mała. No więc udawało mi się odtworzyć to, co usłyszałem, oczywiście w sposób prymitywny, ale poprawny. Szkoła oczywiście promowała model nauczania sprzed wojny burskiej, czyli jak nauka muzyki, to wszyscy muszą się jej nauczyć. Nieważne, czy dziecko w ogóle słyszy, więc uczyliśmy się nutek i tłukliśmy w cymbałki. Ja poprawnie, prawie cała reszta z wykorzystaniem ławki. A niektórzy tłukli całym instrumentem. Oczywiście to nie moja zasługa, że potrafiłem to, co potrafiłem. Oczywiście nikt w szkole nie zaproponował mi, żebym może jakoś zaczął kształtować swoje zdolności. Zresztą często na lekcjach, zamiast czegokolwiek konstruktywnego, nasza nauczycielka wyciągała jedyną płytę, którą posiadała szkoła i puszczała ją przez całą lekcję. Nic dziwnego, że wielu od tego czasu nie cierpi Mozarta. Mozarta? Nie tego kompozytora. Mozarta. Choć ja akurat go polubiłem. A jego rondo, laturka w szczególności, no taki ja społeczny typ ze mnie. Jak się komuś coś podoba, to mnie się nie podoba. Jak się wszystkim nie podoba, to ja jestem zachwycony. Może nie ze wszystkim tak jest, ale często się tak zdarza. No i właśnie ta społeczność spowodowała, że cymbałki pozostały moim jedynym instrumentem aż do 18 roku życia. Bo rodzice zaproponowali mi pójście do szkoły muzycznej, ale ja się wystraszyłem i zrezygnowałem. Teraz żałuję, bo z mojej klasy dwie osoby chodziły do szkoły muzycznej. Potem jedna grała na Promie do Szwecji, a druga w Jezabel Jazz, Kloster Kellerze i Moskwie. No, a ja nadal na tych cymbałkach. Trochę szkoda tego promu. Okej, okay, było minęło. W każdym razie po zdaniu matury dostałem w prezencie gitarę. Sam wybierałem, więc wybrałem elektryczne pudło, którego nie miałem do czego podłączyć. Teraz jak w internecie wpisze się frazę chwyty gitarowe albo gitarowe akordy, można wybierać i przebierać. Ja miałem kartkę wielkości a 4 odbitą na ksero z podstawowymi chwytami gitarowymi. Jak się teraz wpisze nauka gry na gitarze, to na YouTube jest pewnie z kilkaset, jak i nie więcej filmów z podstawami gry. Ja nie miałem nic, tylko gitarę. A jaka to była gitara? Ja ją nazywałem Fingers Breaker, a była to gitara zasłużonej firmy Defil. A powinno się ją od razu zakopać głęboko na kilku metrach, zamiast uczyć się na niej grać. Stąd ten Fingers Breaker, czyli palcołamacz. Ale ku przerażeniu potencjalnych słuchaczy pan jej nie zakopał. No niestety nie. Kumpel miał drugą gitarę, zwykły akustyk. A co się robi, jak dwie osoby mają gitary i nie umieją na nich grać? Uczy się? Nie, nie, to, to za proste. Nie, zakłada się zespół. Założyliśmy go, ale oprócz założenia nic się nie wydarzyło. A myśleliśmy, że samo założenie spowoduje, że zostaniemy sławni. Taki niefart. Kumpel nazwał go buńczucznie The Fame, czyli Sława. Ale był jeden plus tego powstania zespołu. Musiałem się nauczyć grać. Kiedy udało mi się opanować trzy akordy, mogłem już napisać 20-30 piosenek. Kiedy opanowałem 20 akordów, byłem już uznawany za wirtuoza i cóż, napisałem, a raczej napisaliśmy pewnie ze 200 kawałków. W większości nikt oprócz nas nie słyszał i pewnie nikt już nigdy ich nie usłyszy. Może i dobrze. Teraz podłącza się gitary do komputera, włącza program i można ścieżka po ścieżce opracować cały utwór. Wtedy, żeby dograć drugą ścieżkę z drugą gitarą, trzeba było wykorzystywać dwa magnetofony kasetowe i robić to w czasie przegrywania z kasety na kasetę. Czyli pan też miał magnetofon? Miałem, ale mi ukradli. I tak skończyła się kariera nieistniejącego zespołu? No, niestety dla ludzkości? Nie. W wieku już całkiem dorosłym postanowiłem sprawdzić, to, co mówili mi koledzy, że istnieją inne gitary niż defil i że można na nich grać. I to prawda? Okazało się, że tak. Teraz mam dwie gitary, mały piecyk, Multi do gitary elektrycznej i oprogramowanie do zapisywania tego. Do tego studyjny mikrofon. Cóż, tylko nadal nie potrafię grać. To po co pan o tym wszystkim opowiada i za przeproszeniem truje dupę? Bo to fajna według mnie historyjka. No poza tym jak ktoś chce, może posłuchać nieumiejącego grać i śpiewać to. To ma szansę, no. Wystarczy wejść na YouTube i wklepać the fame. I ogłuchnąć. Jest taka opcja, więc na własną odpowiedzialność nie odpowiadam za straty moralno-materialne. No dobrze. Ciągnąc ten temat, kto to jest Edgar Żelazny? A to takie moje muzyczne wcielenie, w którym połączyłem humor z muzyką. Nie ma tam nic na poważnie. Oczywiście też pan to wrzucił na YouTube. Oczywiście. Tak myślałem. Coraz gorszy chłam na tym YouTube. Też tak sądzę, ale. Kanałów nie zdejmę, a taki będę. To kolejne pytanie: kto to jest Andrzej Wader? To, to też ja. Tylko to takie wcielenie literackie. Kiedyś pracując na CB Radio miałem takie wywołanie. Wader, taki mroczny gość. Jak to powiedział pewien urolog, niech mocz będzie z tobą. No i ten pseudonim się do mnie przyczepił i został. Mam nadzieję, że więcej pseudonimów pan nie ma. Na razie nie mam, ale wszystko przede mną. Jeszcze masz pan jakieś hobby? Historia, szczególnie średniowiecza, średniowieczna kartografia, poszukiwanie skarbów, zabawa detektorem metalu, ale to już za mną. Fotografia, choć tu musiałem się ograniczyć do fotografii użytkowej, bo na artystyczną nie mam aparatu, a i inne czynniki sprawiają, że ją zarzuciłem. Ogrodnictwo, a w szczególności ogrody skalne, też zarzucone z braku miejsca do produkcji takich ogrodów. Co jeszcze? Pewnie w jakimś stopniu modelarstwo. Lubię też grać w gry komputerowe, obecnie w World of Warships, czyli strzelanie do kręcików. A jest coś, czego pan nie lubi? Głupich ludzi i rozmawiać w akwarystyce. A może jednak coś pan powie, bo zanudził pan już pana podstawowych widzów, czyli akwarystów. No cóż, jak widać i słychać nie jestem maniakalnym akwarystą. Jest wiele rzeczy, które interesują mnie na równi z tym hobby. Oczywiście moja działalność na YouTube w tej kwestii jest połączeniem kilku rzeczy, które mnie interesują, czyli akwarystyki, moich lekkich zdolności literackich, fascynacji techniką filmową, ale i dźwiękami, jak i muzyką. A w niektórych moich filmach była moja autorska muzyka, szczególnie opanowała intrafilmów. Więc, YouTube to takie trochę spełnienie moich skrywanych marzeń o wykorzystaniu moich kilku zdolności w jednym miejscu. No i jeszcze stał się Pan sławny? Mówią na Pana mistrz, mistrzu, guru. To miłe, ale nieprawdziwe. Staram się przekazywać zaledwie swoją wiedzę, ale nie było moim zamiarem, żeby ktoś mnie naśladował. Korzystać z tego, co mówię? Tak, naśladować nie. Sam wykorzystuję pomysły wielu osób. Nie jestem jakimś odkrywcą. Nie ja wynalazłem ziemię w podłożu. To stosowało się w latach 60. zeszłego wieku. Nie ja wynalazłem rośliny ani ryby. Nawet do wynalezienia wody się nie przyznam. Właśnie, a nie ma pan trochę wody przy sobie, bo tabletki bym popił? Nie mam, nie noszę wody. Skarpety czasem, ale wody nie. Wracając jednak do poprzedniego pytania, ja się cieszę, kiedy ktoś znajduje swój sposób na swój własny zbiornik i kiedy okazuje się, że nie potrzeba do tego walizki kasy. Oczywiście każda droga jest dobra. Jak ktoś wykorzysta do tego moją wiedzę i spostrzeżenia, to jest mi po prostu miło. Ale żadnym mistrzem się nie czuję, a guru już tym bardziej. Dobra, kończmy, bo mi się piesek tutaj zabrał za kabel prądowy i nie wiem, czy faza nie padnie. Chce pan coś jeszcze na koniec powiedzieć tym znudzonym widzom? Chciałem podziękować w szczególności wszystkim sponsorom mojego kanału. Bez nich wielu rzeczy by po prostu nie było. Nie spodziewałem się, że ludzie potrafią być tak hojni. To naprawdę miłe i bardzo pomocne. Dzięki też za wszystkie miłe słowa, które do mnie docierają za maile, telefony i paczki żywnościowe. No nie mów pan, że jedzenie pan dostajesz? Raz dostałem w paczce batoniki, a kiedy indziej napitek szlachetny. I się pan nie podzielił tym napitkiem? Panie Stasku, czy te dwa osobniki, które dołączyły do pana pieska, to też pańskie niespecjalnie. A pan jesteś pewien, że to są w ogóle pieski? A pan myślisz, że co? A ja myślę, że to szczury są. Szczury? Pieski zazwyczaj nie gryzą kabla. Czyli że to nie mój jamnik? Raczej nie. Spierniczamy!